Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, drugim już odcinku Zagrajmy Fahrenheit. No i co, kontynuujemy naszą przygodę. Ostatnio, jak pamiętamy... A nightmare. It was all just a horrible nightmare. I didn't kill anyone. Oj, oj, oj. Zdziwisz się, stary. Wasn't dreaming. It all really happened. I'm gonna get ready and go to work. Oh, my head. It feels like somebody shoved a steel bar in my brain and then melted it. Gotta make it stop. Co ty masz w tym kuferku? Nic ciekawego? No dobra. Wiesz, są problemy z synchronizacją pianową. No jak widzicie, ten pasek cały czas tak chodzi, ale to przez to, że no, zainstalowałem mod, który zmienia rozdziałkę. Dobra, musisz się wyszykować do pracy, to wydaje mi się, że musisz iść do łazienki, ale mogę się mylić. O, czy tu masz łazienkę, stary? Chwila. Masz jedne drzwi, czy tam... Może w drugim pokoju? Może. O, telefon, telefon, gdzie dzwoni telefon? Halo. O. Odbierz. Hello? Luca, it's good to hear from you. I thought I called to find out if maybe you wanted to go to Mom and Dad's tomb together. And to be honest, I thought it might be a good excuse to get back in touch with you. I need to see you, Marcus. I'm in big trouble. What are you talking about, Lucas? What happened? I can't really talk about it on the telephone. It's serious, Marcus. I'll meet you in half an hour at the park. See you there. Słyszycie te piszczenie z tyłu? Mój pies śpi u mnie na fotelu. Chyba mu się coś śni. Nie wiem, czy go budzić, czy... Bo nagranie się odrobinkę niższe. A, zostawię go, trudno, chyba to nie jest aż tak tragiczne. Dobra, idźcie wykąpać, stary. Nie no, figo, proszę cię. A, dobra, idź się wykąpać i dopiero potem pójdziemy do pracy. No, podobna scena niczym w Heavy Rainie, tylko że tam się kąpała dziewczyna, więc było to lepiej oglądać. Nie no, figo! Figo! O, dobra, obudził się. A weź taki opatrz teraz, przydałoby ci się. Przydałoby ci się naprawdę. No i co tam? Słyszałem, że on ma się spotkać za pół godziny z kimś w parku. Mamy i tato, czy wydaje mi się, że to będzie jego brat. Wspaniale. Okej. Okay. O Boże! Czy wysłyszeliście te emocje? Wiecie co, chyba do następnego odcinka muszę nagrywać z kamerą. O Jezus. Ojejku, jejku. O. Tak mam zawsze. Ja się tak cholernie boję w grach jakiejkolwiek możliwego horroru albo czegoś w tym stylu. Dobra. Idziemy się teraz ubrać. Nie potrzebujesz toalety, prawda? No. Wiem, nie potrzebujesz toalety. Dobra. Polecimy się teraz ubrać, potem coś zjemy, no i chyba wypad z domu. Ty masz ubrania. Hop. Nie to. Jednak zły przycisk wybrałem. Dobra, załóż tam sobie jakiś garniak, czy coś w tym stylu. No już ubrany. To samo ubranie co przy morderstwie, tak? Nie, ja się boję, już powinienem odejść od tego monitora, bo znowu zaraz coś wyskoczy i się słabo skończy. Dobra, usiądź przy komputerze. Masz coś ciekawego? Okej.
Stage, Anuluj, Backspace. Enter. Aha, skrzynka odbiorcza, ale tu nic nie masz, nie dokładnie. Aha, ale muszę chodzić strzałkami, przestawiam sterowanie, no spoko. Bla, 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 pierdolę. Nic ciekawego. Wstawaj. Wstawaj, ziomek, lecimy coś zjeść. I wychodzimy z domu. No. Denerwuje mnie to, że ta synchronizacja pionowa jest... chwila, opcje. Opcje graficzne, zaawansowane. O, jest synchronizacja pionowa. Ja zrobię cięcie, bo jeszcze nagranie mi się zwali czy coś i nie chciałbym tego. Dobra, już jestem. Mam nadzieję, że to pomoże. No tego paska już chyba nie ma, więc spoko. O, tu krew jest. Mogę na nim spojrzeć, tylko nie wiem, czy tam coś da. Jak mi tylko obniży zdrowie psychiczne, to się kurwa za przeproszeniem. Clothes that I was wearing last night. They're covered in blood. I better not leave them there. Aha, rozumiem. To do łazienki. Nie mam problemu. Ale się przestraszę, ja się boję tego lustra. To lustro jest przeklęte. No, włączysz jakieś pranie czy coś? Nie? No dobra. Twoja sprawa. Mówię, lecimy coś jeszcze wszamać. Ostre masz skizy, stary. Przylepko dałeś, nie ma co. New York Police, please open the door. O kurczę. Hey, what's that? Stay where you are and put your hands in the air. These images in my head. I must be losing my mind. No dobra, te ubranie już podniosłem, nie wiem jeszcze co zrobić z tamtym. Tu jest coś ciekawego, nie? Kartony. O, weź coś do żarcia z lodówki. Mleko. No dobra, może być mleko. Okej, plus 5. Chyba tyle co tu. Można zrobić, pić nie będziesz, nie. Umyjemy to, czy to mu jakoś poprawi, nie wiem, zdrowie psychiczne, znaczy tą kondycję psychiczną, albo coś w tym stylu. A nie, co tylko umówić, żeby się napić, spoko. Okej, ale poprawia. Hop, masz coś ciekawego w szafkach? Co to jest za karta? Bonus plus 5. Spoko. RPK, ciemna strefa. Tak, tak. Dobra, wyłazimy. Chyba z mieszkania. Co tu jest? Nie, tego nie będziesz pił. Czy to mogę odstawić teraz? Nie, nie będziesz pił alkoholu. To się dla ciebie może słabo skończyć. Klucz. A klucz od domu mógłby nam się przydać, chyba że to nie jest klucz od domu. Okej. Tak, teraz będziesz bił się z workiem. Spoko. Na gitarze? After what happened last night, I'm not really in the mood to play the guitar. Spoko. Nie widzę problemu. Pieprzony kruk. New York Police, please open the door. WTF? Police. They know. They've come to arrest me. Co ja mam zrobić z tymi plamami krwi? Czyli też mogę zdjąć... Zdjąć to prześcierowe. Dobra, chyba tyle co tu mogę zrobić. Tak mi się zresztą wydaje. Dobra, wpuszczam typka. No dobra, policjant.
Tyle, wpuszczam go. Chyba nie ma nic więcej do zrobienia. Tylko nie wiem, czy to dobrze tamten alkohol wyjąłem. Dobra, jest klucz, jest wszystko. Spoczko. No, włazisz? O, ja się przyciągnę. I'm sorry to make you wait like that. I was in the shower. Are you Lucas Kane? Yes. Mr. Kane, the neighbors heard yelling from your apartment. Is there a problem? To był ja. Oh, yeah. Yeah, that was me. I cut myself on some broken glass and I freaked out a little. Fortunately, it wasn't a really big deal. Would it be all right if I took a little look around your apartment? Yeah, właśnie. Listen, I promise you, everything's fine. Do you mind if I just go ahead and look around anyway, sir? Whatever. Go ahead. What happened to your wrist, sir? I told you, I had a stupid accident with some broken glass. Holy cow. When you cut yourself, you go all the way, don't you? Ja mówię, wszystko spoko. Chcesz, to się rozegrzyj. Wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Na co mógłby ewentualnie zwrócić uwagę. Thank you for your cooperation. Sorry to have bothered you, sir. You know how it is. With everything that's been going on, we prefer to be careful. I understand. Long, Mr. Kane. No, udało się. Luźno. Dobra. Chyba nie powstanie nic, jak po prostu wyjść z domu. Pierdolić gazetę, wychodzimy. To jest chyba koniec rozdziału. Wybierz komendę policji. Nie, idziemy do parku. When Marcus and I were kids, we were inseparable. Dobra, wiecie co? Dobra, wiecie co i zrobiłem cięcie. Ktoś do mnie dzwoni w tym momencie, to jest najodpowiedniejszy moment, żeby się z wami rozstać, a więc cześć, żegnam się z wami i zapraszam do kolejnego odcinka. Hejka!